na filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak wykonać test serii, ale w nietypowym wydaniu, bo na badanie zgodności dwóch rozkładów. Jeżeli mamy wyniki pochodzące z pewnej próby i z drugiej próby i podejrzewamy, że te próby obie pochodzą z tej samej populacji generalnej, możemy wykonać test serii, który nam stwierdzi, czy rozkłady pochodzą z tej samej populacji, a może są zupełnie ze sobą różne. W tym momencie najlepiej jest wykonać taką prostą tabelkę, w którym ustawimy wartości rosnąco, niezależnie z której próby pochodzi dany wynik. Ja użyłam w tym celu po prostu funkcję minimalna.k, bo to w tym momencie pokaże mi pierwszą, drugą, trzecią wartość narastającą, zgodnie tutaj z liczbą porządkową. Możecie też wartości wpisać po prostu z ręki, która teraz wartość jest najniższa. Najniższa jest piątka, potem jest szóstka, siódemka, ósemka, ósemka i te wartości można ustawić. Kolejna kolumna jest już bardziej ważna, bo dotyczy tego, z której próby wzięliśmy daną wartość. Piątka, jak tutaj spojrzymy, pochodziła z drugiej próby. Ja sobie zastosowałam oznakowanie, że to jest próba druga. Szóstka też pochodziła z próby drugiej, więc wpisałam dwójkę. Ale już kolejna liczba 7 pochodzi z próby pierwszej. I dlatego tu wpisywałam na zmianę jedynkę i dwójkę, w zależności z której próby pochodził konkretny wynik. Jeżeli wpisaliśmy sobie te próby, możemy oznaczyć serię. I serią nazywamy zbiór takich samych obok siebie elementów. Czyli te dwie dwójki stanowią pierwszą serię i dlatego tu jest oznakowanie jedynka. Potem dwójka zamienia się na jedynkę i w tym momencie seria pierwsza się kończy, a zaczyna się seria druga, która się składa z samych jedynek. Potem na chwilę mamy serię składającą się z jednego elementu próby drugiej, dlatego jest to seria trzecia pojedyncza. Potem mamy jedyną wartość, która pochodzi z pierwszej próby i to jest pojedyncza seria czwarta. Potem mamy dwie dwójki, które tworzą kolejną serię piątą. Potem mamy dwie jedynki, które tworzą serię szóstą i dwie dwójki, które tworzą serię siódmą. Ja tutaj zastosowałam takie, powiedzmy, usprawnienie, że na początek mamy serię numer 1, po prostu z ręki wpisana jedynka. Potem już automatycznie ustalamy numer serii. W ten sposób, że jeżeli dana bieżąca wartość równa się wartości poprzedniej w tej kolumnie wstecz, to musimy, jeżeli się równa, to po prostu wpisujemy ten numer serii, jaki odpowiadał tej wartości wcześniejszej. Jeżeli tu będzie niezgodność, to do poprzedniej numeru serii dodajemy 1, czyli ustalamy kolejny numer serii. I tak będzie tutaj, że jeżeli jedynka równa się dwójce, to byśmy wpisali ten numer serii 1, a że tak nie jest, to do tej jedynki dodajemy 1 i wychodzi nam seria numer 2. Co dalej robimy? Możemy ustalić taką małą tabelkę, która będzie nam potrzebna do tego testu. Na niej warto jest umieścić, że mamy łącznie 13 obserwacji, 13 wyników, nieważne z której próby one pochodzą. I tych wyników pochodzących z próby pierwszej było 6. Można to policzyć albo z ręki, albo po prostu wpisać formułkę równa się ile jest kropka liczb właśnie z tej próby pierwszej i analogicznie ile było wyników z tej próby drugiej. Czyli generalnie mamy 6 elementów próby pierwszej, 7 elementów próby drugiej. Liczbę serii właśnie ustalamy jako najwyższy numer serii. Można to też pisać z ręki. Ja to zautomatyzowałam i wpisałam sobie, że to jest maksymalna wartość z tych liczb, które nam dają oznakowanie serii, czyli to po prostu jest 7. Czyli ta liczba serii będzie statystyką testu. I w teście serii mamy dwie wartości krytyczne. Dwie wartości, między którymi musi gdzieś lawirować nasza liczba serii. I teraz, w zależności jaki poziom istotności sobie w tym teście przyjmiemy, najczęściej poziom istotności alfa wynosi 0,05, takie będziemy mieć wartości krytyczne, które zależą m.in. od tego, jak liczne mieliśmy tutaj obie próby.
I teraz tak, żeby znaleźć dolną krytyczną, poziom istotności należy podzielić przez 2. Będzie on wynosił 0,02. I jeżeli jedna próba wynosi 6, druga 7 i nieważne, która jest która, musimy w odpowiednich tablicach testu serii znaleźć jakby fragment tablicy z oznakowaniem połowy poziomu istotności, czyli 0,025 w tym momencie, i odczytać, ile wynosi wartość leżąca na przecięciu jednej liczebności równej 7 i kolumny z oznakowaniem drugiej liczebności, tutaj akurat 6, na przecięciu obu liczb leży wartość równa 3. To będzie dla nas dolna wartość krytyczna w tym teście serii. Potrzebujemy również drugą wartość krytyczną. Ją szukamy, to było alfa przez 2, a tu 1 minus alfa przez 2. Więc jak to było 0,025, to tu będzie dopełnienie do jedynki, czyli 0,975. I musimy znaleźć w odpowiednich tablicach testu serii dla poziomu istotności alfa 0,975 i przy odpowiednich u nas liczebnościach obu prób, czyli 6 i 7, na przecięciu powiedzmy jednej próby, wielkości próby i drugiej wielkości próby, mamy drugą wartość krytyczną, nazywamy ją górną wartością krytyczną, to jest dolna, to jest górna. Obie te wartości należy zestawić z naszą liczbą serii. I teraz, tutaj zapisałam sobie już zawczasu obszar krytyczny, czyli kiedy odrzucamy hipotezę zerową. I u nas K1 to jest dolna krytyczna równa 3, a tu K2 jest równe górnej wartości krytycznej, u nas równe 11. I jeżeli nasza liczba serii mieściłaby się albo w przedziale od minus nieskończoności do 3 lub od 11 do plus nieskończoności, należałoby odrzucić hipotezę zerową na rzecz alternatywnej. U nas liczba serii nie należy ani do lewego obszaru krytycznego, ani do tego prawego obszaru krytycznego, ani do po jednego, ani do drugiego podprzedziału. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że u nas nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówi o tym, że wyniki z badania empirycznego w podziale na te dwie próby są takie same. Krótko mówiąc, przyjmujemy, że oba rozkłady są dla nas identyczne, nie różnią się istotnie statystycznie. Jeżeli jednak nasza liczba serii by równała się już 3 albo 11, czyli równałaby się którejś z tych krytycznych, to oznacza, że istniałyby podstawy do odrzucenia, bo mieści się do, ten przedział się wygląda na od minus nieskończoności do pierwszej krytycznej, ale włącznie, i od włącznie drugiej krytycznej do plus nieskończoności, czyli fakt, że liczba serii by się równała którejś z krytycznych, pozwala nam na odrzucenie hipotezy zerowej. W naszym przypadku liczba serii mieści się między dolną a górną krytyczną, a więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Rozkłady są takie same.